I chodząc po tym lesie, po Puszczy Kampinoskiej, miałem wtedy chyba 18 lat, zobaczyłem krzyż taki jest tam postawiony i taka była tabliczka, że z tego wynikało, że 7 lat temu wszedł przyrodnik i do tej pory nie wyszedł. No gdzieś tam przepadł. I pamiętam, wróciłem do domu, położyłem się spać i słyszę w nocy, proszę mnie znaleźć. Ja myślałem, że jakaś telewizja gra, ale to jeszcze były takie czasy, że o północy w telewizji nic nie było. Mm-hmm. No więc mówię, co to jest? Nakryłem się tą kołdą, a ta kołda tak lekko mi zjechała, proszę mnie znaleźć. I ja już wiedziałem, że muszę go znaleźć. I 2 dni chodziłem po tych bagnach tam różnych, tam sobie jeszcze na mapie popatrzyłem i znalazłem go po 2 dniach. Bo leżał szkielet cały, aparat fotograficzny. Mm-hmm. Dużo znalazł pan takich zwłok w życiu? No trochę znalazłem, chociaż ja nie lubię mówić o ilościach, tak, bo to nie jest fajne. Ja teraz odszedłem trochę od poszukiwań zaginionych, ponieważ sytuacje są takie, jakie są. My prowadziliśmy różne poszukiwania, spieraliśmy się z różnymi. System nam nie pozwala. Ludzie dzisiaj się bardzo, że tak powiem, jakby to powiedzieć, przestali myśleć. Kiedyś więcej myśleli. Kiedyś było tak, jak cukier poszedł do góry, to pół miasta wyszło na ulicę. Tak. Dzisiaj robią wszystko i nikt nie wychodzi na ulicę, tak? Straciliśmy tą wolę walki. No tak, to przyznaliśmy już, niech tak będzie, tak? Mhm. Ja powiedziałem, że, znaczy to razem z Grzegorzem Menażerem, żeśmy wymyślili, że jeżeli w telewizji będzie, że takie hasło ktoś by powiedział, że codziennie jak wychodzi z domu, masz robić kupę przed domem, każdy by robił. Nawet nie pytałby się po co, ponieważ tak są już zdetronizowani, czy tacy, znaczy uznali, że to, co w telewizji jest święte. Dzień dobry, nazywam się Wojciech Goduński, witam na moim kanale Kopalnia Sukcesu. Dziś moim gościem jest Marek Szwedowski. Witam panie Marku. Witam serdecznie. Dziękuję, że pan zgodził się na wywiad na moim kanale. Pan Marek jest jasnowidzem, jest osobą, która rozmawia z duchami. Można tak powiedzieć? Można, tak jest. I dzisiaj chciałem z panem porozmawiać, jak to się wszystko zaczęło. Kiedy pan zaczął rozmawiać z duchami, kiedy pan poczuł takie zdolności. Jak to było od początku? Ja myślę, że to one duchy dobrze mówią, że oni, nie wiem jak to nazwać, zaczęli bardziej ze mną rozmawiać, niż ja zacząłem z nimi. Mhm. Ja byłem normalny, to znaczy pojęcie względne, co znaczy normalny, nie? Ale nazwijmy tak, że byłem normalny. Wychowywałem się w domu bardzo takim w porządku. Mój ojciec był inżynier, architekt, budował Warszawę, bardzo poukładany człowiek, bardzo pomierzony, schematyczny, jak tak, to inżynier, genialny matematyk. Moja mama trochę w chmurach bujała, bo uczyła gry na pianinie i śpiewu w konserwatorium. No i ja w tym wszystkim się jakoś wychowywałem. Miałem jeszcze, znaczy mam brata. I któregoś dnia pięknego, słonecznego, tak to nazwijmy, zaczęła boleć mnie głowa. Bardzo mocno. Przyszła lekarka taka, która była naszą taką, jak to się mówi, pediatra, to jest od dzieci lekarz. Tak. Laryngolog pewnie, tak? Jakiś. Tak, bo taka wygięła mnie w pół i od razu powiedziała zapalenie opon mózgowych. Tylko nie wiedziała jakie, ropne czy wirusowe. No i pojechałem do szpitala. Już miałem wtedy gorączkę, chyba 40 stopni, jakieś balony widziałem, wszystko sufit tańczył. Co było naturalną reakcją, kiedy dziecko jest chore, tak? No i tam zrobiono mi punkcję. Punkcja polega na tym, że robi się tam w kręgosłupie taką igłę się wbija w jakiś tam określony krąg i pobiera się płyn zaniołowo-mózgowy i wychodzi, czy jest to ropne, czy jest to wirusowe. I lekarz do mojej mamy powiedział tak, jeżeli jest to wirusowe, jest szansa, że będzie żył, ale normalnie nie będzie. Trzeba się przygotować na to, że tam... Ale jeżeli jest to ropne, no to wie pani, no medycyna odkłada ręce. I w momencie, kiedy robili mi tą punkcję, tak, wbili mi tą igłę, ja usłyszałem takie trzaski w głowie. Tak jakby się palił w kominku drzewo, takie tak. Ciu. I uniosłem się do góry, znaczy widziałem siebie leżącego na stole. I tak z perspektywy z góry patrzę, oho, i słyszę, to dzisiaj ten głos słyszę, panie doktorze, on nam ucieka. Ja sobie myślę, to mnie łapcie. Ale zacząłem się do góry podnosić, ten sufit, który gdzieś tam był nad tym, bo to taki, wie pan, taki pokój zabiegowy, to był szpital dzieci Warszawy w Warszawie Jesiennej, rozpłynął się. I raptem znalazłem się na łące, pięknej łące. Ja nie potrafię jej opisać, bo nie wiem, jaką łąkę musiałbym widzieć. Tyle kwiatów, tyle wszystkiego, nie jest do opisania. I taki spokój. I w tym momencie nie wiesz, że gdzieś jest twój tata, brat, mama, nie wiesz nic, jesteś ty, ta łąka, koniec. Nie ma problemów. Nie ma nic, nie ma problemu, nie boli cię głowa. Nie... No i stoisz tak, i tak stałem trochę jak ten nagi, jak to się mówi. Idzie do mnie postać, no taki jak mnich, jakaś taka w szacie ubrany, podchodzi, tak spojrzał na mnie i mówi, no nie, no znowu popełnili błąd na dole. No nie teraz, no. Ja sobie myślę, o co mu chodzi. Ty masz tam tyle do zrobienia i taką jakby mukę dostałem.
i poczułem, że spadam i usłyszałem od... Znaczy gdzieś tam w tym samym spadzie usłyszałem, panie doktorze, on nam wraca. To był Bóg? Myśli pan, że to był Bóg? Myślę, że to może nie do końca Bóg, ale jakiś jego wysłannik. Ktoś, kto zepchnął mnie tu z powrotem, bo być może wiedział, że będę musiał robić to, co robię, tak? Ale tu do Boga zaraz wrócimy, ponieważ wyrok, jaki dostałem po badaniu, był, że mam ropne zapalenie opon mózgowych i że mnie już właściwie nie ma. I mojej mamie lekarka przekazała ze szpitala, że ja już odchodziłem, ale wróciłem, ale to są godziny. Moja mama wierzyła, znaczy jestem wierzący, ale ona nie jest jakąś fanatyczką, ale nie mogła się pogodzić, no która matka godzi się, że no, jej syn odchodzi, żadna. Tak? To nie możemy wejść nawet w jej rolę, nawet nie możemy jej jakby odczuć. I bardzo się gorąco, żarliwie modliła. I pamięta, ona mi to później opowiadała, że tak modląc się jakby usnęła, zasnęła, czy z tego zmęczenia. I zobaczyła przed oczami taką latarkę, jakby ktoś zaświecił. Jak to na przesłuchaniach było, tak? Adresy, tak. Kontakty, karteczki. Żaruba. A zobaczyła to światło i usłyszała, ja go uratuję, ale dla siebie. On będzie żył. I ona się z tego otknęła i do mojego taty, Rajmund, bo miał na imię Rajmund, Marek będzie żył. No tata, tak, tak, oczywiście, no musimy w to wierzyć. I ona już była przekonana, ona wiedziała, że ja będę żył. I rzeczywiście, ja po 3 dniach odzyskałem przytomność, ja taki nieprzytomny leżałem przez 3 dni. Samodzielnie oddychałem, prawda? Nie miałem tam aparatury, ale po prostu spałem, byłem taki gdzieś w innym świecie. Po 3 dniach obudziłem się, spojrzałem i gdzie ja jestem? Nie było śladu choroby, nie było śladu niczego. Moja mama stała przy takiej szybie, bo ja byłem na tym oddziale zakaźnym tam, więc waliła w tą szybę i mówi, Marek, o, masz zapalenie opon mózgowych. A ja złapałem tylko te opony i mówię, mamo, wypuść mnie, ja nie podpaliłem opon, to pewnie koledzy. Ja w ogóle nie łapałem, gdzie ja jestem. Przyszedł lekarz, robili mi badania wszelakiej maści i stwierdzili, że nie ma śladu choroby. Nie ma nic. Jakby mnie z ulicy wzięli, może się chłopcze położysz, tak? I zamiast tam leżąc miesiąc, dwa, bo to się leży, dochodzi do siebie, nic tam, badania, elektrocefalograf, tam wszystko razem. Cuda robili ze mną, tu pukali w nóżkę, w główkę, nic, zdrowy. I lekarz sam do mamy powiedział, że to jest jakiś cud, że on nie widział czegoś takiego przez, a tam był taki starszy lekarz 60-letnią praktyką. On taki naprawdę był bardzo już posunięty, że tak ładnie powiem, wiekowo, powiedział, że nie widział czegoś takiego. No więc to było pierwsze moje zetknięcie z tym nieznanym, tak? I myślałem, że to tak się zakończy. Ja nawet nie wziąłem tego pod uwagę. Ja czułem ten moment, kiedy tam byłem. To było dla mnie wspaniałe, niesamowite, nie? Ale jak to dziecko, wkręciłem się znowu w wir swoich kolegów, rzeczy, szkoły, którą zawaliłem przez tą chorobę. Bo tam... A ile pan miał lat, przepraszam, że przerywam? 14 lat, nie? To niby człowiek już jest taki rozumny, ale... Tak. No, ale taki rozumny jak rozumny. I nic się nie działo. Wszystko szło normalnym torem. To, że w szkole nie byłem geniuszem, to nie ukrywam, bo nie byłem geniuszem. To, że mama mnie nie zabiła patelnią, to jej dziękuję do dzisiaj, bo ja bym się dawno zabił tą patelnią. Z tego, co mi mama opowiadała, jak ja w ogóle byłem wariat, tak? Nawet jako małe dziecko, to dzisiaj się to nazywa ADHD. Ja po prostu byłem bardzo posłuszny mamie. Jak mama mieliśmy taką podłogę, czyściła tą podłogę taką pastą, to ja też masłem na przykład potrafiłem wysmarować, no bo chciałem mamie pomóc, tak? Jak tatuś zrobił ładną, piękną, białą ścianę namalował, to ja w akcie miłości kredą takim znalazłem, napisałem, tato, kocham cię. No więc ja oczywiście wydawało mi się, że robię takie ładne, dobre rzeczy i tak dalej. I kiedy już skończyłem szkołę podstawową, zastanawialiśmy się, co będę robił. Tata widział we mnie być może następcę architekta, ale gdzie mi tam do architektury było? Stwierdziłem, że będę fotografem, ponieważ nasza ciocia w Warszawie na placu Grzybowskim miała zakład fotograficzny, więc tam mogłem mieć praktyki, a chodziłem do szkoły przy cmentarzu żydowskim, to jest Żelazna tam, no ta szkoła była fotograficzna. To pan z Warszawy pochodził? Tak, ja się urodziłem w Warszawie. Mieszkaliśmy na Ochocie na Grójeckim. No i poszedłem do tej szkoły i tam dopiero to nieznane zapukało do mnie po raz pierwszy. A w sposób taki bardzo trochę dziwny, dramatyczny. Jak siedziałem, pamiętam, w ciemni, no to kiedyś to się wywoływało tak zdjęcia, tak. Utrwalacz, wybielacz, no dzisiaj to wiadomo, tak. No i wywołując te zdjęcia, widziałem, znaczy leżał w trumnie jakiś tam gościu, bo z tego były takie zdjęcia, kiedyś były tam ściny pogrzeby komunie, a jak były jakieś zagranicy, to ona mi nie dawała, bo teraz to można powtórzyć, coś zrobić, zmienić tam na dysku, co może zepsuć. A to jedyna klisza, ktoś był za granicą, no weź zepsuj. Boże kochany, to przecież to co? No więc ja tego nie robiłem. No z pogrzebu też można było zepsuć, no ale pogrzeb to już tam trudno. No i leży ten człowiek w tej trumnie, dookoła stoją wszyscy ludzie tacy, tego.
Ja tak wywołując patrzę, czy jest doświetlone i słyszę w głowie. Widzisz tego trzeciego od lewej, tego młodego? On do Kanady wyjeżdża, on mnie załatwił. Ja sobie tak pomyślałem, ludzie kochani, mi się włosy zjeżyły. No ale cóż mogłem zrobić, tak? I tak by sobie to przeszło, gdyby nie to, że następnego dnia pewna starsza pani odbierała te zdjęcia, więc ja jej pokazuję, czy dobrze zrobione, dobrze wyszły. Tak, oczywiście. O, mówi, widzi pan tego trzeciego od lewej? Ten młody do Kanady jedzie. I mówię, pani bierze to, pani już idzie. Proszę natychmiast wyjść. No przecież nie mogłem jej powiedzieć, że właśnie usłyszałem, że nie puszczajcie go do Kanady, bo on go załatwił. Tak? Co tam potem było w tej rodzinie, trudno mi powiedzieć. I to były pierwsze momenty takiego właśnie, tak, kiedy coś zaczęło do mnie mówić, coś, ja jeszcze wtedy nie wiedziałem, co to w ogóle się dzieje, co do mnie mówi, jak to się dzieje, tak. Potem odnalazłem pierwszego zaginionego przez przypadek. Który... A nie był pan przerażony tym, co się dzieje? Nie, ja właściwie... Jak pan na to reagował? Bo pan już był dorosły, bo to no było tak. Parę lat przerwy, tak, od no, tego momentu, no kiedy tak, pan się znalazł. No tak, 14 lat, to potem szkoła, szaleństwo, stan wojenny, różne cuda no i nagle, tak dalej. Nie wiem, słyszy pan głosy? I nagle, prawda, słyszę głosy. Ale ja muszę powiedzieć panu, że ja właściwie nigdy nie bałem się duchów i śmierci. Nie wiem, czy ja się taki urodziłem, czy ktoś już mnie namaścił i tam przy porodzie kopnął, bo z reguły dzieci się boją, tak, i do dorośli tak. też. Natomiast ja nie. Ja zawsze chciałem, żeby ktoś do mnie przyszedł, ktoś przemówił. Ja bym tak przez ścianę wyszedł, matko. Ja nie miałem wtedy pomysłów na jakiegoś tam, powiedzmy, nie wiem, Batmana, bo to dzisiaj to tak różni mają, na jakichś tam Transformerów i tak dalej. Ja chciałem, żeby ktoś wyszedł z tej ściany, nie wiem. A jeżeli coś gdzieś istnieje, ktoś przyszedł. No ja miałem zawsze jakieś takie dziwne pomysły na to swoje życie, czy może dziwne marzenia. Tak. Natomiast nie było we mnie żadnego lęku. Tak, ja mogłem iść nocy na cmentarz, jak tam dziewczyny ze szkoły mówiły, Marek, umówisz się z nami, ja mówię, tak, na cmentarzu o 12, zawsze się śmiały. Nie było dla mnie to czymś jakby takim, no, naturalnym, ale po prostu jakby... Nie było w strachu i do dzisiaj nie ma, tak? To bardziej się umacniało i jakby wiedziałem, że to jest tak jak, no czy boisz się wyjść na balkon? A dlaczego? Wielu się boi. Na przykład, tak dla mnie to jest tak naturalne, jak wyjść na balkon, wrócić. I mając już te 18 lat, tak, to było 18 lat chyba, no powiedzmy, ja dużo chodziłem po lesie, tak ja w ogóle dużo chodzę. Nie jeżdżę samochodem, bo zawsze mówię, że kocham ludzi, więc nie jeżdżę samochodem. Ale dużo chodzę po lesie i tak dalej. I chodząc po tym lesie, po Puszczy Kampinoskiej, miałem wtedy chyba 18 lat, zobaczyłem krzyż taki jest tam postawiony i taka była tabliczka, że z tego wynikało, że 7 lat temu wszedł przyrodnik i do tej pory nie wyszedł. No gdzieś tam przepadł. Taka mi myśl przeszła, no gdzie w Puszczy Kampinoskiej, co to Amazonka? No ale skoro to się wydarzyło, to się wydarzyło, tak? I pamiętam, wróciłem do domu, położyłem się spać i słyszę w nocy, proszę mnie znaleźć. Ja myślałem, że jakaś telewizja gra, ale to jeszcze były takie czasy, że o północy w telewizji nic nie było. Mm-hmm. No więc mówię, co to jest? Nakryłem się tą kołdą, a ta kołda tak lekko mi zjechała, proszę mnie znaleźć. I ja już wiedziałem, że muszę go znaleźć. Ale to czuł pan, że to właśnie ta osoba mówi do pana? Tak, ja czułem, no tak, no bo kogo mogę znaleźć? Proszę mnie znaleźć, no to znajdę. I 2 dni chodziłem po tych bagnach tam różnych, tam sobie jeszcze na mapie popatrzyłem i znalazłem go po 2 dniach. No leżał szkielet cały, aparat fotograficzny, kurtka i tak dalej. No on był już cały tam, że tak powiem, rozłożony, zjedzony, cokolwiek by to nie było. Wziąłem te sprzęty, poleciałem na komendę, jeszcze wtedy była milicja, na Żytnią, tam ze mnie głupka zrobili, jakiś mądry powiedział, sprawdzimy to. Suma summarum przyjechała jego córka, rozpoznała go tam po wielu rzeczach, po kiju od nas i tak dalej. I to było moje pierwsze znalezisko i trafił się taki dziennikarz, on nazywał się, on prowadził taką audycję Zatrzymane w kadrze, Ryszard Wójcik. Niesamowity historyk, coś na pierwowzór Wołoszańskiego. Bardzo genialny dla mnie człowiek. On się tam zjawił, trafił i powiedział, czy może zrobić ze mną jakiś pierwszy wywiad. Ja sobie wtedy pomyślałem, ulala, o dobra. Nie byłem świadomy tego, co się zacznie dziać. No więc mówię, no dobra, no i zrobił ten wywiad. Tam jeszcze parę rzeczy mu powiedziałem, był zaskoczony z historii trochę, bo tam czegoś szukał, ja mu dopowiedziałem. A jeszcze potem znalazłem cmentarz niemiecki, gdzie nikt nie wiedział, gdzie jest, znalazłem tych tam, to cała historia. Ale to można by długo o tym mówić, nam by dnia zabrakło, ja to tak trochę telegraficznie. I zrobił ten wywiad do Nieznanego Świata, no i on sobie poszedł ten wywiad. I potem znajomy przychodzi do mnie, mówi, chodź do mnie, bo są listy do ciebie. Bo wtedy jeszcze przychodziły listy, nie? Tak.
Ja mówię, a tam parę listów, przyjeżdżaj. No przyjechałem do niego, a tam tyle listów. Ja mówię, a co to jest? No do ciebie. Oszalałeś? Ja mówię, ja tego nie biorę do ręki. No jak to nie bierzesz? A w życiu nie biorę, bo może mi się udało, może to był przypadek. No jak można wziąć ludzkie, znaczy trzeba wziąć ludzką odpowiedzialność, życie w swoje ręce i teraz coś zrobić. A ja nie byłem gotowy. Ja myślałem, że no jak? No ale ten znajomy mówi tak, zrobisz jedną sprawę, nie uda się, to wyrzucisz to wszystko i zapomnisz. No i dobra. I pierwszy list otworzyłem i pamiętam, jakaś pani tam pisała, rozpaczona, było zdjęcie córki, że nie wiem, trzy miesiące chyba temu wyszła z domu, do tej pory jej nie ma. Ja patrząc na to zdjęcie, usłyszałem głos, który, chyba ta córka mówiła do mnie, ja nie żyję, jestem tu i tu. I to było szybko. Ja to wszystko opisałem, do listu poszło. No i czekałem na odpowiedź, bo dzisiaj to SMS-a wysłał. Tak. Nie, SMS-a nie, bo to nieładne. Mail. Czekałem na to liście, przyszedł list. No to tak mi ręce chodziły, jakbym 3 dni pił albo nie pił. I otwieram to i wyciągam, ja to piszę. Jeszcze zanim dostaliśmy list od pana, nasza córka się znalazła. Ja mówię, Matko Święta, jeszcze jak przyszła, cała zdrowa, to ja dopiero na idiotę wyjdę. Nieżywa. Dokładnie tak, jak pan opisał. Więc nawet gdyby się nie znalazła po pana opisie, byśmy trafili. I to mnie rozłożyło. To ja po prostu siedziałem, nawet zacząłem, chyba się rozpłakałem wtedy, z takiego nie wiadomo czego, właściwie z takiego, że udało się, że coś zrobiłem, ale z drugiej strony, Boże, dlaczego, co się stało? No i potem list po liście zacząłem robić. I tak jakby do dzisiaj to trwa. Dużo znalazł pan takich zwłok w życiu? No trochę znalazłem, chociaż ja nie lubię mówić o ilościach, tak, bo to nie jest fajne. Ja teraz odszedłem trochę od poszukiwań zaginionych, ponieważ no, sytuacje są takie, jakie są. My prowadziliśmy różne poszukiwania, spieraliśmy się z różnymi. System nam nie pozwala. My jesteśmy trochę jak banici, tak? Bo dzisiaj jest XXI wiek, tak się mówi. Tak. Jesteśmy bardzo zacofani, ale tutaj bazują wszyscy na szkiełku i oku, tak? I policja mówi, że co? Że jak? Że kto? Ten co? Nawiedzony? Przyśniło mu się i co mamy szukać? Nawet jeżeli spieramy się z takimi rzeczami, oczywiście robimy jakieś pewne rzeczy, tak, ale bardziej poszedłem w innym kierunku w tej dziedzinie. Czyli czym pan najbardziej się zajmuje w tej chwili? Najbardziej zajmuję się teraz jakby rozmową z tymi, co odeszli, tak, to znaczy jakby kontaktem ze zmarłymi, tak, pomagam ludziom nawiązać kontakt, pomagam ludziom jakby dać to, co, znaczy ostatnie pożegnanie, tak, jakby powiedzieć im, że tam ci żyją, przekazać jakby wiadomości. To najbardziej jest dla mnie takie ważne i założyliśmy też Stowarzyszenie Pomocy Ludziom Postraci Najbliższych, tak? Kiedy dużo trafia do nas ludzi, kiedy dzieci stracili. No w różnych sytuacjach, tak? Albo samobójstwo, albo choroba, szpital, albo pijany kierowca. No różne są rzeczy, tak? Natomiast już od paru lat mamy to stowarzyszenie. Pomagamy, próbujemy. Chociaż poszukiwania jakieś tam prowadziliśmy, tak? Żołnierzy wyklętych poznajdowaliśmy, ale to inne historie. No gdzieś ludzie docierają, chcą, żeby im pomóc. Natomiast mówię od razu, że ja mogę tylko powiedzieć, żyje czy nie żyje, nie wchodzę dalej w to. Jasne. Ponieważ już jakby nie mam też czasu, a poza tym, znaczy czasu, może już trochę wypaliłem się, ale nie to, że nie wiem, jak szukać, tylko ciągle jest mur. Wie pan, my się ciągle wspieramy. Tak, ale często właśnie policja, bo już były takie przypadki, że korzystała z pomocy jasnowidzów w poszukiwaniu zwłok. Oczywiście, że tak. Miał pan takie propozycje też? Z moich oczywiście, tak, ale tutaj nie, od policji nie. Ja mam od ludzi, którzy poszukują. Ja taką propozycję miałem od policji w Japonii. Ja w Japonii pracowałem. Ja tam szukałem zaginionych. No to tam to była poezja. Ja bym mógł tak pracować do końca życia, tak? Dlaczego? Dlatego, że tam człowiek został doceniony. I nie chodzi o to, że gloryfikacja jakaś, że no, na rękach nosili, a nigdy w życiu. Tylko tam uważali, że jak zaprosili kogoś, to jak powie, że trzeba wejść na latarnię, to wszyscy wchodzą. Dlaczego? Bo uznają, że facet wie, co robi, tak? No jeżeli pan tu rozstawiał dzisiaj sprzęt, to ja się nie będę pytał. Pan wie, co robi, tak? I ja nie będę mówił, nie proszę pana, ja nie wierzę, że ta nóżka panu to utrzyma. No pan powie, wariat, ja to robię od iluś tam lat i utrzyma. Ja powiem, nie. I u nas tak jest, że każdy jest fachowcem i mówi, pan się myli, a pan nie może widzieć. A jak pan widział zmarłego, to się pan popukaj. Natomiast w Japonii, ale rzeczywiście, ależ tak, ależ jasne. Ja na przykład miałem taki tam moment, że rysowałem, znaczy miałem rysownika, no był tłumacz, rysownika. Ja rysowałem portret osoby, która mogła zabić dziewczynkę i on rysował z mojej wizji, tak, i puścili do telewizji od razu. Ale pan to w myślach widzi normalnie tego człowieka? Tak, ja go widziałem. Tak jakby coś mi na przykład mówiło, tak? No i mówiłem,
No, jest to człowiek, no będę teraz strzelał, tak, ale zawsze bym tak opowiadał. Jest to człowiek blondyn. Ma krótkie włosy. No i on rysuje. Ma coś tu pod okiem. Rysuje. Nie, nie, bardziej tutaj. No i tak żeśmy rysowali ten portret. I on poszedł do telewizji. Okazało się, że ktoś taki jest. Ale wie pan, to było w Japonii. A tutaj, proszę pana, tutaj to wie pan, to wszyscy są mądrzy i dalej. My mamy sprawę, kiedy szukamy dzieci, które zaginęły 20 lat temu. I nie możemy ich znaleźć. Znaczy, my możemy znaleźć, tylko nikt nam nie chce w tym pomóc. I rodzice walczą cały czas, my walczymy z systemem, jeździmy tam, szukamy. No to tam jest trochę tych filmów na YouTubie o tym. Straszne. No właśnie, bo pan ma też swój kanał na YouTubie. Jak się kanał nazywa? Znaczy, kanał się tak... Znaczy, Matek Szwedowski, jakby wpisać. Ja nie nazwałem specjalnie tego kanału. Na przykład robię różne tam filmy. Jest taki cykl filmów Ambasador Zaświatów. Kiedyś ktoś tak powiedział... Wie pan, ambasador to jest ktoś taki, bo ktoś powiedział, o ambasador, to robił wariat. Nie, nie, jeżeli ja będę na przykład, te aparaty, które tu pan ma, będę o nich dużo mówił, stanę się ambasadorem tej marki, tak? Tak, no, tak się mówi, ambasador, mogę być ambasadorem jakiegoś samochodu. A ponieważ ciągle mówię o zaświatach, jak tam jest, przekazuję, no to stałem się takim ambasadorem trochę, tak? No i tak sobie nazwałem. Ku cieszeń niektórych, ku pukaniu się innych, ale generalnie ludziom się to spodobało. No i jest ambasador zaświatów i tam robiłem wiele, wiele filmów, na przykład właśnie takich trochę właśnie, jak tam jest, jacy tu jesteśmy, jak to sobie ogarnąć, co możemy usłyszeć. No bardzo ciekawe filmy, tak? Ale też z naszych akcji poszukiwawczych, czy różnych takich miejsc demonicznych, gdzie byliśmy, gdzie robiliśmy. Jest dużo tego. No widziałem właśnie, byłem na pana kanale, widziałem nawet jakaś rozmowa z Bruce'em Lee, tak? Tłumaczy pan... Tak, jako telemedium próbuję nawiązać kontakt z kimś, kto odszedł. To jest, że patrzę na zdjęcie i słyszę, co mam powiedzieć. Ja to przekazuję. Ja się nie zastanawiam, czy to jest on, czy nie on. Ja to przekazuję, zostawiam to ludziom, tak? Natomiast ludzie tam piszą, że no, dużo jest dobrych komentarzy, fajnych. Niektórzy piszą, że takich jak ja to się leczy, ale to nie ma znaczenia, tak? Ja przekazuję to, co przechodzi przeze mnie i zostawiam to. Nie będę się tu upierał, że to jest Bruce Lee, będę walił, tak? Nogą w ścianę, bo ja po prostu wiem, więc ja nie muszę niczego udawać. To jest tak, z takiego filmu, lubię czasem cytaty w różnych filmach, nie? Tak. I policjant prowadzący mówi tak, czy pan ma na wczorajszy wieczór alibi? On mówi, a po co? O ile wiem, to pan musi mi udowodnić moją winę, a nie ja muszę się bronić. I to jest tak, tak? To udowodnijcie mi, tak, że ja coś robię nie tak, a nie, że ja się będę bronił. Ja robię to, co robię, a wy mi udowodnijcie. Proszę, dajcie mi kontrargumenty, ale mądre, bo tam ludzie porąbany, po taki, po... No to nie jest argument żaden, tak? Bo ja też mogę powiedzieć, pan jest stuknięty. Tak, oczywiście. Ale ma pan potwierdzone jakby odnajdowania ludzkich zwłok, bo tak. Normalny człowiek, nawet jak sobie coś tam wyobrazi, że gdzieś tam mogą leżeć te zwłoki, no to znajdźmy zwłoki w Puszczy Kampinowskiej. No tak, nie można tylko. Można by tam było spędzić 20 lat swojego życia. Tak, ale ja mam wiele odnalezionych, oczywiście, to nie jest tak pewno, że tak, więc... Coś w tym musi być, to nie jest tak, że pan tylko mniej więcej sobie wyobraża teren i pan se znajdzie. Ależ, to są olbrzymie obszary, oczywiście. By pan tam całe życie musiał spędzić i pan dalej nie znalazł. Proszę powiedzieć, jak wygląda takie wywoływanie, przepraszam, to nie jest wywoływanie, tylko rozmowa. Z duchami. Tak. Czy to jest tak, jak widzimy na filmie, że się rozstawia świeczki, jakąś tablicę i ta tabliczka chodzi z talerzem i nie, rozmawia? To czy właśnie, pan po prostu widzi to i pan bezpośrednio to rozmawia właśnie przez telefon? Tak. Tu nie ma żadnych rekwizytów poza, powiedzmy, zdjęciem kogoś, kogo chcemy zawołać, bo jestem daleki od seansów spirytystycznych, tak to się mówiło, czy jakichś różnych takich rzeczy, ponieważ po co? Na co? Jakby to powiedzieć, to polega na tym, że dostaję zdjęcie, na przykład, i jest taka sytuacja, to opowiem, bo to jest fajne i to też budujące w ogóle, tak, bo zastanawiałem się wiele razy, może moja wyobraźnia tak działa, może ja coś tutaj, może trafiłem, tak? Tak. Ale zaraz powiem, jak to działa. No i przychodzi pani przyszła, który mąż umarł, mąż był Francuzem, pokazuje mi zdjęcie. I to jest tak, że ja biorę zdjęcie, chwilę myślę, proszę, chcę coś usłyszeć i przychodzą mi myśli do głowy. I ja je przekazuję. No i mówię, jest tak, zaraz powiem o innych, ale tu na razie chcę dobnąć do jednej myśli. I on mówi, masz pozdrowienia od naszej córki. Ona tak patrzy, a my nie mamy córki. I po tamtej stronie? Nie, proszę pana, to pomyłka. Ja sobie myślę, ulala,
ale słyszę, masz pozdrowienia od córki, pomyśl. No i przekazuje ona tak, o Jezu, wie pan, tak ja poroniłam, tak rzeczywiście to była córka. No, ale wie pan, to było tyle lat temu, to co, to już co było 20 lat temu, ciekawe jak ona wygląda. A ja słyszę i przekazuję. Przyjdę w nocy, w ciągu dwóch dni i pokażę ci, jak wygląda. Przyjdę z córką, a ona... Dzwoni za dwa dni. Proszę pana, mam w nocy sen. Stoi mój mąż, on był Żak na imię, Żak. I stoi jakaś dziewczyna i mówi, zobacz, to jest nasza córka. Wie pan, ja się obudziłam i płakałam. I teraz, wie pan, jak to sprefabrykować? Jak komuś wejść do snu? Jak komuś to zrobić? Tak? Bo ludzie mówią, o, takie głupoty, ja też mogę mówić. Zapraszam. Tak, więc to są takie potwierdzenia, tak, ale bardzo często jest tak, albo inny przykład, przychodzi, bo to przychodzi myśl, tak, masz jakby myśli. Jakaś pani przyszła też z mężem się spotkać, bardzo nerwowa, mówi, przepraszam, czy ja mogę zapalić, bo ja taka, ja tu pozwalam ludziom na wiele rzeczy, no bo wiem, że to są stresy, nerwy, dobra, pani zapali. Ona zapaliła, a ja słyszę w głowie, nie gadam z kopcącą lokomotywą. No i natychmiast to przekazuję, ona tak... Edward przyszedł, on zawsze mówił, wykopć się lokomotywą i dopiero wróć, bo on nie palił. I na przykład wiele rzeczy, które właśnie mówię, to one przechodzą te myśli, tak, powiedz to, powiedz tamto, albo pamiętam nasze rozmowy przy stole. Pamiętasz, jak kiedyś siedzieliśmy przy stole i ten stół ciągle skrzypiał, ojej, no tak, mam taki super, ale on do dzisiaj skrzypi, albo coś tam. I to są rzeczy, które weryfikują, że mi, powiedzmy, nie tego tam, prawda? No i że ten kontakt jest, tak? A to pomaga ludziom, bo mówią, Jezus, to on jest gdzieś tam, to on żyje, tak? No bo mówią o takich rzeczach, no, kiedyś taka pani przyszła, jej dziecko zmarło w hospicjum i mówi, a ciekawe, czy będzie wiedział, w czym ja go pochowałam? No, a w czym ja go pochowałam? Ja sobie myślę, Matko Święta, co za pytanie. Ale słyszę odpowiedź, w piżamie. Ja mówię, wie pani co, w piżamie. No, wie pani, to jest on, tak. Boże kochany, to jest on. I płacze. Ja mówię, przepraszam, chwileczkę pani go w piżamie pochowała. No gdzie, no jak w piżamie? No to skąd ta rozmowa? Wie pan, jak on leżał w hospicjum, on już odchodził. Ja mówiłem, w czym ja cię pochował? On mówił, dla mnie możesz w piżamie. I to był taki, to było to, gdzieś tam ich rozmowa, bo na przykład ktoś mnie się pyta, o, mówią o takich przyziemnych rzeczach, ale o czym mają mówić? Po co patetyczne opowiadanie, widziałem złote bramy, jak nikogo to nie wzruszy, jak mówią o rzeczach, które oni znają i to jest to potwierdzenie. To mówi mój mąż, mój syn, moja córka, czy nawet moja kochanka. Mhm. Często się panu zdarza, że na przykład dociera osoba, której zmarła bliska osoba, nie wiem, pyta się o takie prozaiczne rzeczy, gdzie schowałeś pieniądze? No tak. Jakie jest hasło, nie wiem, do komputera? No tak, wtedy ja oczywiście odpowiadam, że to moment, chwila, to nie o to chodzi. To znaczy, wie pan, kiedyś pani napisała jedna, jak już pan będzie z moim mężem rozmawiał, to niech się pan zapyta, gdzie jest złoty kolczyk, bo go zgubiłam. Dał mi go na 2 tygodnie przed śmiercią. Więc ja odpowiadam, że niestety nie będzie kontaktu. No to obrażona pani, dlaczego, proszę panią, jaki szacunek ma pani, co te pieniądze? A nie chce pani zapytać, jak mu jest, może trzeba mu czymś pomóc? Aha, no to przy okazji się pan też o to zapyta. No nie ma okazji, tak? Bardzo rzadko się to zdarza, ale ludzie chcą na przykład załatwiać sobie sprawę. Wie pan, jest taka sytuacja, nieważne kto, bo nie możemy mówić tu personalnie. Tak. Przyszła pani w wieku takim, no już takim, prawda, też takim, że już mogłaby tam myśleć, prawda, o miejscu. No i rzuca zdjęcie męża tak, o, proszę, to mój mąż. I to tak przeleciało to zdjęcie, tak doszło do mnie. Patrzę, jakiś facet w wieku już taki, no jeszcze chyba bardziej, że tak powiem, posunięty modniej. I mówi, no widzi pan jak zmarł, no proszę, no niech panu powie, no proszę. I tak patrzy na mnie, ja sobie myślę, mówię, no wie pani co, a tak pani rzuciła bez szacunku jakoś tak, no proszę pana, zmarł. Ponieważ nie będziemy tutaj do internetu mówili językiem tej pani, powiem bardzo ładnie. Zmarł na pewnej pani leżąc, prawda, uprawiając, no, seks. Proszę pana, pan, który zmarł, to był mój mąż, miał 85 lat, pani miała 20, proszę pana. Ja mówię, no rozumiem, no i czego pani chce? A pan go słyszy tak, pan powie temu, i tu poleciała taka wiązanka, ty! Po czym ja do tej pani mówię, proszę panią, ale czy to się raz wydarzyło? Raz, proszę pana, on to ciągle robił. No to po co pani z nim była? Proszę pan, to jest bardzo znany profesor. Pan nie widzi, kto to jest? Potem dowiedziałem się, kto to jest. Nie będę mówił, kto. Ale taka obłuda. Żyjemy czasem w obłudzie, tak? Bo on dawał pieniądze, był profesorem. A że grzmocił wszystko, tylko że zmarł niestety. Nie w takiej okolicznościach, jak przyjechała mu za świat, tak zrobić. Tak, i pani tu przyjechała, żeby przeze mnie mu tam nawymyślać ty taki, siaki, owaki, drętwy i tam dalej. A jak pan myśli, panie Marku, tak z doświadczenia? Te dusze, które odchodzą, są wśród nas? One widzą, co my robimy na bieżąco?
Jeżeli chcą, tak, może nie cały czas, bo mają swój świat, ale tak, one są. Czasem mówią, że widzą pewne rzeczy, tak. No widzę ciebie, jak się kładziesz w łóżku, tak jest taki kłębek i tak płacze za mną, albo nie rób tego. Tak, czasami opowiadają. One są gdzieś tu w jakimś innym wymiarze, tak. Ja nie potrafię tego do końca stwierdzić, jak. Ale są też przez to i zabawne sytuacje, bo ludzie właśnie myślą tak czysto przyziemnie czasami. No i ktoś tam dzwoni. A, nie istotne. Czasem jakby przyziemnie. No i na przykład okazuje się, że jakaś pani mówi, że no tam mąż zmarł już jakiś czas temu i tak dalej i mówi, wie pan, no tam porozmawiała z nim przeze mnie. Poznałam jednego takiego pana i tak dalej. A przedtem ten mąż mówi, że widzę cię i tak dalej. Ona mówi, że pana, ja nie wiem, to jak ja z tym nowym, to on też tak widzi i mówi, o, ze mną to tak nie było. Ja mówię, nie, no proszę panią, no tak to nie, że będzie panią podglądał w tych rzeczach, tak? Więc ludzie też się boją, że te duchy będą ich inwigilowały, czy cały czas, czy są wtedy skrępowani. Nie. Oni są wtedy, kiedy chcą, kiedy czegoś chcą dać nam, potrzebują czegoś albo nam dają o sobie znać. Myślę, że tak. Mhm. Jest pan, panie Marku, jasnowidzem. Pewnie dużo ludzi przychodzi do pana, żeby poznać swoją przyszłość. No też, tak. Ale to nie są rozmowy z duchami. Jak pan czuje tą przyszłość, to jest zupełnie inny jakby rozdział. To jest zupełnie inny rozdział, który jest trochę jakby dla mnie też z boku, ponieważ ludzie tu przychodzą jakby... Znaczy, wie pan, kiedy ktoś przychodzi i mówi, no, co się tam w moim życiu wydarzy, co się będzie działo, czy ja kogoś tam poznam i tak dalej... Ja też słyszę, co mam mu powiedzieć, tak? Ale to nie duchy, to być może ktoś tam jest, kto mi to ładnie wkłada do głowy, tak? Ja zawsze mówię, że każdy ma swoją książkę gdzieś tam napisaną, tylko nielicznym Pan Bóg pozwala zajrzeć, nie? I może ja gdzieś tam właśnie mogę do tej książki zajrzeć. To wtedy mówię, że będzie tak, wydarzy się tak. Pozna pani jakiegoś faceta i to niedługo. I potem okazuje się, że tak gdzieś to się wydarzyło, tak? Oczywiście mówię o tej przyszłości, ale... Czasem ludzie przychodzą tutaj z bardzo dziwnymi sytuacjami, mąż, żona, kochanek i teraz się kiszą w tym wszystkim i nie wiadomo, proszę pana, czy pan widzi, że mój mąż się dowie, że mam kochanka? No ludzie czasem mają różne tu podejście i chcą różnych rzeczy. To też tak nie działa, tak? Ja oczywiście widzę, co się może wydarzyć, ale bardziej na zasadzie masz pytanie, masz odpowiedź, tak? No na przykład, proszę pana, wyjeżdżam za granicę, tam chcę robić biznesy, czy mi to się uda? No wtedy rozmawiamy, tak? Co tam widać? Pamiętam taką sytuację, kiedyś jeden pan przyjechał do mnie, on handlował butami, ale nie na bazarze, tylko to duże takie przedsiębiorstwo, duże, ogromne. No i proszę pana, poznałem takiego kontrahenta, on był Belgiem. Pokazuje mi zdjęcie i ma partię dużych butów za dobre pieniądze. Mhm. Proszę pana, czy mi się to uda? No ja muszę włożyć tu 200 tysięcy, tak na dzień dobry. No ja biorę to zdjęcie i mówię, proszę pana, tego człowieka w ogóle nie ma. Jak go nie ma? Ale z profil jest wszystko, proszę pana. No go nie ma, ja czuję go martwego. Zdążył umrzeć? Mhm. A jeszcze wczoraj z nim rozmawiałem. Nie, proszę pana, jego w ogóle nie ma. No i dochodzimy do wniosku potem, że to było komputerowo zdjęcie zrobione. Przekręt. Ja faceta ostrzegłem, on nie stracił 200 tysięcy, tak? Więc to można też wyczuć. A propos Łodzi, tu też kiedyś pracowałem, nie wiem, czy ta firma jeszcze istnieje, Pollena Ewa. Kiedyś istniała. Tak, i ja jeszcze tam byłem. Nie wiem, czy to jeszcze istnieje, nawet praktyki tam kiedyś miałem. I w niej pracowałem, to znaczy, ponieważ poznałem właściciela tej firmy, czy właściciela, to no tak, można by tak powiedzieć. I on mnie zaprosił i ja tam na przykład ustawiałem kadrę. Było coś takiego, że w gazecie było na przykład, że potrzebuje kierownika do działu sprzedaży. Tak? No i przyszło tych ofert tyle, więc ja siedziałem i patrzyłem, ten będzie dobry. I okazywało się, że potrafiłem wynaleźć tej całej tej bardzo dobrego człowieka. Na przykład dawał mi paski, jakiś tam perfum i mówił tak, jak czujesz, które najlepiej pójdą, ja tam wąchałem, to będzie dobre. I pamiętam, żeśmy stworzyli taką firmę, znaczy serię Kopernikus nazywało się. Mm-hmm. Była taka seria. No ale chcieliśmy zrobić taki jakby, jak to się mówi, no reklamę przed tym, mm-hmm. żeby to fajnie poszło. No i tak nie wiedzieliśmy, jak to zrobić. Oczywiście ja zawsze byłem kontrowersyjny, normalny, ale kontrowersyjny i siedzę sobie tak i słyszę, że jest obraz namalowany, Kopernik. Matejko namalował. I weź ten obraz, popatrz
Ja ci powiem, co zrobimy i będzie fajnie. Ja to tak słyszałem w głowie, jak się rozmawiał. Przychodzę do niego, mówię, zobacz, jest taki obraz. My zrobimy tak, nago zrobimy Kopernika, będzie cały nagi. Tylko taką wstążkę będzie miał, będzie tak trzymał te perfumy i będzie jak na tym orej Kopernikus. Ten się mówi, świetna sprawa, przyszła żona, zboczeńcy, zboczeńcy. Ale to poszło. I przez jakiś czas to były jedne z lepiej sprzedawanych perfum. Tak, znana marka. Tak. Więc właśnie w tych rzeczach pomagałem, tak, robiłem. No potem ta firma gdzieś już odpadła i tak dalej. Więc w wielu na przykład firmach pomagałem. Czy na przykład, pamiętam, magazyny okradli z komputerów. Ja przyjechałem, pozostałem właśnie zaproszony, bo łatwiej mi pracować przy kradzieżach. Mhm. Bo tutaj nawet policja, tam pies, ciut. Właściciele walczą o to, próbują coś, tak? Bo jak ktoś zaginie, no to trudno go tam szukać, gadać, inaczej jest. No i pamiętam, mu te magazyny okradli, część magazynów. I ja przychodzę do tego magazynu, jest tak pusto, nie ma tych komputerów. To było dawno temu, jeszcze te komputery były trochę inne. No nieważne, kładę rękę i od razu widzę. Mam taki obraz człowieka. I opisuję go, a słyszę z tyłu tego właściciela, słyszę tylko tak. O kur... Oczywiście nie będziemy mówili, co mówił dalej, bo... Prawda, tego. Już wiedział kto. I wiedział dokładnie kto. Okazało się, że to jego wspólnik i tak dalej poszło. Także w tych rzeczach się odnajduje, to jest bardzo fajne. No właśnie widziałem na pana stronie, że pan działa dosłownie jak wywiad gospodarczy praktycznie, no niemalże, tak. Że sprawdzanie kontrahentów, tak. Poszukiwanie tak. Złodziei w firmie, tak, tak. Dużo rzeczy takich firmowych pan robi, no między innymi też jakieś odnajdywanie zwłok i tak dalej, tak. Ale to jest całe portfolio, którym pan się zajmuje. Ja pamiętam taką sytuację, bo kiedyś pracowałem jeszcze z detektywami, o to była dawna sprawa, i podrabiano Wegetę. Wegeta to jest taka wiadomo, tak, podstawa tak. I tak dalej. No i ci Jugosłowianie przyjechali i powiedzieli, że w Polsce się to odbywa. No a nasz szef, prawda, tej całej detektywów mówi, a mamy takiego specjalistę, który wam bardzo szybko może pomóc. No i powiedzieli, że jest taki, a oni tak patrzą, a to zrobimy mu zaraz tu test. I położyli dwie torebki Wegety. Taka jedna duża, druga duża, to wiadomo, jest taki kucharz z takim tym, nie? Tak. Ja tak spojrzałem, fałszywa. A ci tak patrzą, mówią, o Jezu, no fałszywa. Ale pokazują mojemu szefowi, zobacz, czy ty znajdziesz tutaj dziś, że to jest fałszywa? Patrzy, no identyczne, mówi, no nie. Oni wracają na drugą stronę, zobaczy, my mamy tu taki znaczek, tutaj nie ma tego znaczka, a znaczek był taki, jak pół paznokcia. Trafił, ale nawet tego nie mógł wiedzieć. Kurwa, jak on to zrobił? I pan miał pewnik, że to jest... Tak, ja powiedziałem, fałszywka. No też właśnie na stronie pana widziałem, że pan się zajmuje właśnie wykrywaniem podróbek. Tak. Więc to było niesamowite i myśmy potem pracowali, także tak, ja takie rzeczy robiłem. O wielu rzeczach jeszcze nie chcę mówić, natomiast tak, myśmy pracowali naprawdę przy takich rzeczach, gdzie się włosy jeżyły. Zamknęli mnie, też siedziałem, bo jak tyle wie, to może podejrzany. Ja przerobiłem wiele już rzeczy, tak? To znaczy, myśleli, że pan ma taką wiedzę, bo pan uczestniczył w jakimś przestępstwie. Oczywiście, bo była taka sytuacja, że przyszli do mnie ludzie, to znaczy naszej firmy detektywów, którzy lecieli do Stanów na targi nie tyle ubraniowe, ile materiałów ubraniowych, tak? No i chcieli się zapytać, czy będzie dobrze, czy polecą i tak dalej, a ja zobaczyłem, oni lecieli wtedy firmą Delta Airlines, chyba tej firmy już nie ma, no nieważne. Ja zobaczyłem, że będzie zamach terrorystyczny w samolocie. Ja to widziałem dokładnie. No i powiedziałem mojemu szefowi. A mój szef był wariat. Znaczy był, bo dowiedziałem się, że już nie żyje. No to pomijmy to. Choroba go zabrała. Był wariat. Zadzwonił na lotnisko i powiedział, co się dzieje. Kazali przyjechać. No to przyjechałem. Ja, mój szef, jeszcze taki był trzeci facet, o którym nie chciałbym teraz mówić kto, bo to taka była znana dość postać. Też już nie żyje, ale nie mieszajmy go do tego. No i tam CIA się zjawiło. I zaczęły się przesłuchania. Ja opisałem sprawców, którzy mają być w samolocie. No to mnie zamknęli. W piwnicy. Bo powiedzieli, że ja nie mogę ich znać. A skoro ich znam... Znaczy, nie mogłem sobie wziąć sufitu, a skoro ich znam, to znaczy, że jestem podejrzany. No ale miał pan już markę i już pan wszyscy wiedzieli, że pan jest jasnowidzem. Tak, ale niekoniecznie CIA chciało tutaj wierzyć i przesiedziałem 48, może trochę mniej. Zostałem wypuszczony, tamten zrzucili za bilety. Do dzisiaj nie wiem, czy był zamach, czy o co to chodziło. Sprawa się odbyła potem w prokuraturze, bo trafiłem do prokuratury do Warszawy. No i tam na krakowskim przedmieściu od prokuratora. Bo poszło zawiadomienie o przestępstwo. No ja zatrzymałem cały samolot, to tak nie ma, także sobie powiedział. No i ja potem w tej prokuraturze dostałem wtedy obrońcę, Kasyk się nazywał, świetny gość. On akurat
ten, o którym nie chcę mówić, był jego znajomym, ale nieważne. No i jestem w prokuraturze i siedzi pani prokurator i przesłuchuje mnie, prawda? I mówi tam imię, nazwisko, to jest jasne, i mówi tak, zawód. Ja mówię, no jestem jasnowidz. Czyli nie chce pan z nami współpracować. Pan nie zna swojego położenia. Zawód. No to przychodzi mi do głowy, no przecież jestem technik-fotograf. No widzi pan, miękniemy. Zamyślę, no miękniemy, tak. W jakim sposobem pan otrzymał informację o zamachu? No więc ja mówię, jakim. Ona wali pięścią stół i też słowo pada niecenzuralne i mówi, tak się bawić nie będziemy. Ja żądam wytłumaczenia. Po 2 godzinach rozmowy nie usłyszałem niczego więcej, poza tym jak się tego dowiedziałem. Protokół spisała, wygoniłem i powiedziała, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na szczęście nic z tego wielkiego nie wyszło. Jestem dzisiaj tutaj. Ale mówię, to takie rzeczy przeżywałem. Ja mam, moje życiorys jest na jeden film o James Bondzie, tak? Kiedy żeśmy szukali rurek platynowych, kiedy ukradli. A rurki platynowe to ukradli z fabryki, która w Krośnie jest i produkuje kryształ. Ja nie wiedziałem, że po tych rurkach platynowych spływa to wszystko specjalnie po tych rurkach, żeby ten kryształ był najbardziej, no jak to się mówi, kryształ krystaliczny. Ja te rurki były wielkości jak wędki, no takiej, te duje oczywiście jak stąd do ziemi. I ktoś te rurki wszystkie ściągnął i ukradł. Och, to wtedy były pieniądze takie, że lala. A udziałowcem tej firmy był pan Fibak, który przyjechał. No ten pan to się pokazał. Ten Fibak, prawda. Ale jak zaczął rzucać prawda, słownictwem, co się zaczęło dziać. Pan Fibak wtedy pokazał bardzo swoją klasę. Mówię o tym akurat nie do końca, ale zostawmy go. Także szukałem i tam i nie udało się tego znaleźć. To przeszło potem na Czechy i tak dalej. Za dużo ludzi było w tym też umoczonych, więc... Natomiast mówię, ten życiorys jest na jeden film sensacyjny. Ja już trochę sobie usiadłem. Mówię, nie, spokojnie. Już to wszystko gdzieś tam robię to, co robię. Proszę mi powiedzieć, czy spotyka się pan przez to, co pan robi, z jakimś hejtem dużym? Znaczy, ja mówię tak, niech mówią co chcą, bo by nazwiska nie przekręcali, bo wtedy nie wiem, czy o mnie, to jest jedno. Kiedy przestaną mówić, to myślę, że trzeba umierać. Tak, z jakimś hejtem trochę tak, ale ja się nie boję tego hejtu. No, niech mówią. No, co mam zrobić? Ja w ogóle nie czytam tych komentarzy pod filmami, tak? Czasem tam zajrzę, zobaczę. Mam innych, mam takiego swojego menadżera, bym powiedział, i prawą rękę, który to tam ogarnia. I on tam czasem w moim imieniu odpisuje, ale on wie, co ja bym odpisał, więc ma, że tak powiem, przyzwolenie. No ludzie czasem chcą być mądrzejsi, lepsi, ładniejsi i tak dalej. Natomiast jeżeli nie ma wulgaryzmu w tym, to zostawiamy te wpisy. A jeżeli leci wulgaryzm, bo czasem tak jest, no to trzeba natychmiast usunąć, albo ktoś jest taki, przepraszam za wyrażenie, mędowaty. Ja ci udowodnię, ja ci pokażę, bo ty jesteś taki, nie oszukuj ludzi, przestań oszukiwać ludzi. Albo ktoś tam mówi, kiedy skończysz ty tam oszukiwać tych ludzi, ilu ich nabrałeś, tak? Ktoś tam pisze, na przykład, wiecie, byłem kiedyś w telewizji, w TVN-ie. Ostatnio teraz byłem, było bardzo fajnie. Tak, też widziałem. Ale poprzednio nie było fajnie, bo tam była pani, jak jej na imię, ona wyleciała zresztą. Był ten też, co bez prawa jazdy jeździł pół życia. Kraśko, tak, no. Potem, no i była pani tam, ta jego, zapomniałem, jak ma na imię. I zaprosili mnie i zrobili ze mnie głupka. Znaczy chcieli. Od razu od początku tak chcieli nastawić. Nie wyszło im. Byłem z takim facetem, któremu dużo pomogłem, bo jego syn popełnił samobójstwo. No i ta pani wyjechała do mnie, że wszystkie religie zabraniają kontaktu ze zmarłymi, łącznie z Jehowymi. Ja mówię, to poleciała. Więc ja jej powiedziałem, że w naszym stowarzyszeniu mamy księdza, kapelana. No to ksiądz też wrzeszył i już ręką prawie waliła o ziemię. Taka była nawiedzona. O Kinga Rusin. To jest dopiero gwiazdeczka. No ale drugi raz pan poszedł do TVN, mimo tego, że za pierwszym razem spotkało się to niemiłym odzewem. I reżyser powiedział, mój menadżer powiedział, że nie zgadzamy się, że jak tak ma być, ale my przepraszamy, będzie inaczej. I było naprawdę inaczej. Tam ci już wylecieli, tam się już pozmieniało. Naprawdę było inaczej. Wtedy było tak, jak było. Ale każde wejście nie jest złe, no gdzieś tam mnie widać, tak, coś robię, próbuję, ja się nie boję. Ktoś tam napisał, Matko Święta, pan taki wierzący i do TVN-u idzie. No, bądźmy normalni, tak? Ktoś tam napisał, zgrzeszyłam, obejrzałam pana w TVN-ie, wyspowiadam się, ale pan jest genialny. No.
No a więc... dużo właśnie takich biznesmenów, takich firm się do pana zgłasza, żeby takie sprawy rozwikływać, rozwikłać, typu kradzież, typu trochę jakiś przekręt. Trochę tak. No może dużo nie pan, tego bo to jest pana zawód w tej chwili. Tak, to jest mój zawód. Pan tak. Nic innego nie robi, tylko pan tak, tylko to. Przepowiada jakby przyszłość. Tak, tak, oczywiście. Przyszłość, czy rozmawiam z duchami. Czyli dar się stał pana jakby zawodem. Tak, stał się moim zawodem, ale też jakby pasją. To jest moje życie, to jest moja pasja. Ja sobie nie wyobrażam teraz zostać znowu fotografem. Znaczy ja fotografuję, bo lubię, tak? Mm. Można by na tym niezłe pieniądze nawet pewnie wyciągnąć, ale nie chodzi o pieniądze, tak? Mi chodzi o pomaganie ludziom, o oddawanie siebie i tworzenie tej misji. Oczywiście żyć trzeba i tak dalej. Fenicjanie nam pieniądze zafundowali dawno temu za mało i tak dalej. Dobra, nieważne. To wiadomo, tak? Natomiast też by nie było do mnie szacunku, gdybym tak pod mocą w kartonie przyjmował. No, no jakoś trzeba żyć, tak? Jasne. A ma pan nieraz tak, że nie wiem, leży pan sobie spokojnie, ogląda telewizję i nagle przychodzi jakaś myśl, że nie wiem, jutro będzie wojna, jutro będzie samolot spadał. Trzeba wziąć telefon, ostrzec ludzi? Nie, aż tak może nie. Chociaż czasami jakieś myśli przychodzą. Natomiast na szczęście, czy dzięki Bogu, nie stałem się Nostradamusem, tak? Mhm. To znaczy ja nie wchodzę nawet w te różne przepowiednie typu, co będzie się działo. Kiedyś próbowałem jakby przewidywać, co się na dany rok wydarzy, tak? Niestety ludzie mi tak potrafili wypunktować wszystko, że odechciewało mi się tego. To znaczy byli tak zwani hejterzy. A pan tak. Powiedział, że nie było. I nie patrzyli na to, co się sprawdziło, tylko na to, co się nie sprawdziło, tak? I tu jechali po mnie, więc ja powiedziałem, nie chcę, dziękuję, mam tego wszystkiego dość. Bo ludzie nie patrzą na to, co zrobił, tylko patrzą na to, co nie zrobił. No tak, oczywiście. Jak tylko można tak. Się na czymś potknąć, to no, na pewno to tam panu wytknął. Pewnie takie podstawowe pytanie, jakie by chcieli ludzie znać, kiedy skończy się ta wojna. Czy pan ma odpowiedź na takie pytanie? To jest bardzo dobre pytanie, natomiast myślę, że niedługo, to na pewno. Myślę, że gdzieś po nowym roku, na pewno do wiosny już tej wojny nie będzie. Mhm. Natomiast moje przemyślenia na temat tej wojny, tego wszystkiego, co się działo przedtem, są też różne, nie chcę się o nich wypowiadać. Natomiast uważam, że jesteśmy jakąś grą, to jest gra, to jesteśmy graczami, tak, to jest gra, która gdzieś jest rozgrywana i my w niej trochę uczestniczymy. I myślę, że jak nie zrozumiemy pewnych rzeczy, jak się nie nauczymy, to będziemy ciągle w tej grze, tak. Ludzie dzisiaj się bardzo, że tak powiem, jakby to powiedzieć, przestali myśleć. Kiedyś więcej myśleli. Kiedyś było tak, jak cukier poszedł do góry, to pół miasta wyszło na ulicę. Tak. Dzisiaj robią wszystko i nikt nie wychodzi na ulicę. Tak? Straciliśmy tą wolę walki. No tak, to przyznaliśmy już, niech tak będzie. Tak? Mhm. Ja powiedziałem, że, znaczy to razem z Grzegorzem menadżerem, żeśmy wymyślili, że jeżeli w telewizji będzie, że takie hasło ktoś by powiedział, że codziennie jak wychodzisz z domu, masz zrobić kupę przed domem, każdy by robił. Nawet nie pytałby się po co, ponieważ tak są już zdetonizowani, czy tacy, znaczy uznali, że to co w telewizji jest święte. Bo do mnie ktoś mówi, a w telewizji było to prawda, no zwłaszcza tam jak było to prawda, tak? Mhm. Więc wie pan, ludzie nie myślą, nie włączyli tego myślenia, a potem do mnie mają pretensje, bo pan nie przewidział, ale co miałem przewidzieć, no? Tak. No, wojny na ogół są z dwóch powodów. Albo jeżeli chodzi o pieniądze, zaczynają tak. Się o jakieś złoża i tak dalej, tak. Albo o religię. Albo też każdy tak. Jeden myśli, że jego religia jest ważniejsza, ale, drugi, że jego religia. Tak, jeszcze tylko kończąc, dam ludziom do myślenia, tak? Niech sobie ludzie pomyślą, bo ja też potrafię myśleć i ludzie lubię włączać ludziom myślenie. Kiedy wszedł Putin, kiedy zaczęła się wojna, wszyscy emigranci pakowali się, natychmiast przestała być koronka, tak. Bo trzeba było ich ratować, etc. Tak jest. Więc pytanie bardzo proste, do przemyślenia, dlaczego Putin, co by się stało, gdyby Putin zaatakował wtedy, kiedy był największy lockdown u nas? Wszystko zamknięte, nie możemy wychodzić na ulicę. Co by się stało? Wszystko trzeba było otworzyć, trzeba by zacząć inaczej żyć. Oczywiście. Skończyłby się COVID. Dlaczego nie zaatakował? Bo powiedział tak, najpierw wy zaróbcie, potem ja zarobię. A to jest tylko moje przemyślenie, myślcie dalej. Jasne. Panie Marku, wydał pan książkę, taką oto, Przewodnik poza światach. O czym jest ta książka? To jest całe pana życie opisane? Czy to wszystkie... Nie, to nie jest moja biografia, bo myślę, że nie wiem, czy ja dużo osiągnąłem, żeby pisać biografię, pewnie może tak, ale to niech inni piszą. To jest książka o tym, co ciebie czeka po tamtej stronie. Ja wpadłem na taki pomysł, być może genialny, będę nieskromny, tak jest oczywiście,
Są przewodniki po Paryżu, po Francji, no bo wiadomo po czym. Być może nawet jest przewodnik i po naszym Aleksandrowie. Być może go nie ma, to może napiszemy. No powiedzmy. Po to są, żebyś wiedział, jak przyjedziesz, gdzie się odnaleźć i tak dalej. Ja kiedy jechałem do Japonii, kupiłem parę przewodników, wszystko chciałem wiedzieć i tak połowę rzeczy nie wiedziałem. Jasne. I się trochę pogubił człowiek. I pomyślałem, że trzeba zrobić przewodnik poza światem. To znaczy taki, jak jest tam. Mhm. Co się stanie? I napisałem to... Przepraszam, że zerknę, bardzo ale napisałem właśnie trochę taki, jakby właśnie jak przewodnik, gdzie zerkniemy zaraz tutaj do spisu treści, bo nie wszystko się pamięta. I na przykład jest tutaj o moc wyobraźni, wiara, przenikanie zmarłych w naszym świecie, wiza, przygotowanie do wyjazdu, czyli... Wiza, tak? Na tamtą stronę. Jasne. Pierwsze chwile, nasze ukształtowanie religijne, kulturowe, odnalezienie się w zaświatach. Jedni zostają, drudzy wyjeżdżają, przemieszczanie się na innych poziomach, nasze spotkanie z bliskimi, wygląd ciała, materia, struktura, jak to tam jest, podsumowanie, zakończenie i żywe relacje ludzi. Znaczy uznałem tak, co cię tam spotka, co ci otrą, co ci zostawią, jaka waluta tam jest. No, oczywiście waluta jest miłością. Jasne. Tak, ale właśnie napisałem... poprzez kontakty z ludźmi, jak tam jest, tak? Bo oni opisują w jakiś tam... Oczywiście jest to bardzo takie... Pan myśli, że to jest równoległy świat? Myślę, że tak. Że tam się chodzi na zakupy, że tam się żyje normalnie? Nie, no może spokojnie, na zakupy się nie chodzi. Jak jedna kiedyś babcia powiedziała, jak nie ma tam PiS-u, to mogę umierać. No to ktoś by powiedział, jak nie ma PO, to mogę umierać, tak? Tak. To nieważne. Tam... Nie, tam nie ma czegoś takiego. Tam jest... oczywiście żyjemy tak jak tutaj. Pewnie możemy sobie tak siedzieć, może kiedyś się tam spotkamy, to też tak. Sobie wywiad zrobimy. Może będziemy pili kawę, niektórzy właśnie o tym mówią, ale nie ma tego takiego przyziemnego życia, takiego, jak to się mówi, no materialnego. Mhm. Bo ja zawsze mówię, że żyjesz dzięki pieniądzom, a nie dla pieniędzy. Wielu ludzi żyje dla pieniędzy, tak? Tam na szczęście, jak chcesz mieć taką ładną książkę o meblach, na przykład, bo lubię, to sobie wyobrazić ją masz. Tu musisz kupić albo szukać gdzieś i nie wiadomo, czy ją w ogóle dostaniesz, tak? Jakby wytwarzasz sobie pewne rzeczy. Swoją wyobraźnią, swoim myśleniem. Im bardziej byłeś dobry w życiu, tak? Im bardziej byłeś taki, jakby to powiedzieć, no... prawy, fajny i tak dalej, tym bardziej masz więcej możliwości tam. O, tak można by to powiedzieć. Mhm. A zdarzyło się panu kiedykolwiek, że nie wiem, przyszedł człowiek do pana, który chciał poznać przyszłość i widzi pan po prostu, nie wiem, czern, koniec jego życia? No nie, to rzadko się tak zdarza. Nigdy bym też nikomu nie powiedział. Znaczy, może bym go jakoś tam przygotował do pewnych rzeczy, ale myślę, że nie. Nie zdarzają się takie. Może ja mam tego nie widzieć i... że nie jestem może taką typową wróżką, jak to się mówi, tak, że brudny wieczorową porą przyjdzie, albo tam coś będzie. Natomiast widzę różne rzeczy, na przykład kiedyś komuś powiedziałem, czuję coś sercem u pana nie tak, czy nie ma zawału, nie było. On przestarzuje, poszedł do lekarza, on mówi, pierwszy raz widzę kogoś, kto przed zawałem przychodzi. Pan przecież ma stan przedzawałowy, tak, dowiedzieć się. No więc czasami potrafiłem kogoś ostrzec w jakichś sytuacjach, tak. Natomiast nigdy mi nie powiedział, wie pan co, dzisiaj mamy poniedziałek, no to do wtorku niech pan się wyszaleje, bo środa to już koniec, tak? Czy, no mówię trochę zabawnie, ale nigdy nie widziałem jakiegoś takiego końca. Mogę najwyżej powiedzieć, że no gdzieś powoli się może coś kończyć, może, ale nie, nawet o tym nie mówię, nie? No jasne, no przykro by było takie coś usłyszeć. No tak, nie? I co wtedy by człowiek zrobił? No tak, no nie wiadomo, czy wykorzystać te parę dni na szaleństwo, tak. czy nie pić, wiem. Czy pójść czy... na dziewczynki. Do kasyna. Mogłoby się skończyć, że pan się pomylił i dopiero nie ma już majątku, wszystko poszło w parę dni. To i tu można by niestety, i znowu od początku zaczynamy. Tak. Dużo pan pracuje teraz? No nie, trochę może mniej. Przed świętami to jest zawsze tak, że ludzie ganiają za choinką i ja trochę też mam tej wolności, ale tak, trochę jest tej pracy. Trochę jeździłem z książką. Może tutaj uda nam się właśnie zrobić też moją promocję książki. Może tu gdzieś w tym... Aleksandrowie? Tak. To jest klub zaraz, nie? Jest taki Dom Kultury. Mhm. Może by się udało. Ostatnio byliśmy w Bydgoszczy 2 razy. Bardzo fajnie. Takie spotkanie, że mówimy o książce, jest dużo ludzi i tak dalej. No może by się udało, zobaczymy. Jeżeli ktoś by chciał kupić pana książkę, gdzie ją można kupić w tej chwili? Może ją kupić poprzez stronę, którą mam na internecie. A może pan podać tą stronę? To jest marekszwedowski.pl? Tak. Zresztą wystarczy pisać Marek Szwedowski i ja już jestem tak wypozycjonowany w internecie, że wyskakuje strona.
Ale można też kupić w Warszawie w księgarni Nowego Świat w Brzuciu, Nieznanego Świat, Nieznany Świat Gazeta, księgarni można. Ale jak coś można przez internet kupić, pan to wysyła. Można przez internet, tak, ja wysyłam oczywiście ciągle, ta książka nawet jakoś schodzi. Super. No, dzisiaj był taki nietypowy wywiad, dużo żeśmy się ciekawych rzeczy dowiedzieli. Dziękuję, panie Marku, pięknie. Ja również bardzo dziękuję za miło spędzony czas. Na taki fajny wywiad, super. Dziękujemy pięknie za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Jeżeli odcinek się państwu spodobał, koniecznie zostawcie subskrypcję i łapkę w górę i w miarę możliwości udostępniajcie ten materiał, żeby miał większy zasięg. Pod filmem podlinkuję oczywiście stroną pana Marka, żebyście mogli do niego trafić, jeżeli macie jakieś sprawy nierozwiązane, coś was tutaj nurtuje, coś was trapi, chcielibyście poznać przyszłość. Zapraszamy do pana Marka. Zapraszamy również po kupno książki. Jeżeli interesuje was taka tematyka, zapraszamy serdecznie. No i co? Dziękujemy pięknie. Do widzenia. Do zobaczenia. Pozdrawiam. Do widzenia.